Dzień dobry Państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News. W dzisiejszym programie chcielibyśmy porozmawiać o protestach przedsiębiorców, ale już nie tylko przedsiębiorców, bo najwyraźniej inne grupy społeczne się przyłączają do tych protestów. Państwa i naszymi gośćmi będzie pan profesor Marcin Król z Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta i naukowiec. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, niedawno w studiu Obywatele News Paweł Kasprzak przeprowadził z panem bardzo interesującą rozmowę, w której pan wskazał na pewne grupy społeczne, które nazwał pan zbędnymi. Znaczy ja myślę, że to nie pan profesor uważa je za zbędne, ale że nie wiem, układ społeczny, władze, pewna umowa społeczna chyba bardzo nieudana, powoduje, że ci ludzie czują się zbędni, niepotrzebni, czują się no, być może na granicy wykluczenia. Czy pan profesor myśli, że te protesty, które się zaczynają właśnie ze strony przedsiębiorców, ale popierane przez coraz większe grupy pracowników, takich, którzy stracili na przykład pracę w ciągu ostatnich kilku tygodni, czy to są właśnie ci zbędni? I tak i nie. To znaczy, część z nich to są ludzie, którzy po prostu nie znaleźli pomocy od państwa w krytycznej sytuacji ich przedsiębiorstw, firm, małych firm, dużych firm. Raczej myślę, że małych i średnich, niewielkich, prawda? Część to są ludzie, którzy protestowali od dawna, znaczy rolnicy. Protest rolników i przywódca Kołodziejczak to już jest dobre dwa lata, prawda? Natomiast jeszcze do tego dochodzą ludzie, którzy pojawią się, albo się pojawili, zobaczymy, albo pojutrze się pojawią. No właśnie dokładnie ci ludzie, którzy, że tak powiem, kandydują na zbędnych, to znaczy grozi im po prostu to, że zostaną wyeliminowani z społecznej struktury pracy. To znaczy staną się niepotrzebni nikomu po prostu. To jest protest, który na razie nie będzie miał wielkiego znaczenia w sensie konsekwencji politycznych natychmiastowych. Natomiast to jest protest, który będzie miał, już ma kolosalne znaczenie, ponieważ pokazuje na to, że część ludzi w Polsce, zapewne rosnąca, zdaje sobie sprawę teraz z konsekwencji dwóch naraz rzeczy, pandemii i złych rządów, nieumiejętności rządzenia przez PiS. Przypuszczam, że wielu z tych ludzi dotychczas, w odróżnieniu od rolników, dlatego tych rolników bym trochę traktował osobno, nie zdawało sobie po prostu z tego sprawy, albo w każdym razie o tym nie myślało i to nie był dla nich problem. Teraz zderzyły się dwie rzeczy, to znaczy zderzyła się pandemia i te kolejne tarcze, które już zaczynają wyglądać groteskowo. One oczywiście jakąś funkcję pełnią, ale są tak źle przygotowywane, tak źle opracowane od strony urzędniczej i tak dalej, że ta funkcja jest naprawdę mniejsza niż mogłaby być. Ci ludzie to są nowi ludzie protestu. To jest bardzo interesujące, bo dotychczas tacy ludzie nigdy nie protestowali w Polsce. Protestowali ludzie przeciwko naruszaniu rządów prawa i tak dalej. W gruncie rzeczy protestowały kobiety, prawda, protestowali rolnicy. W ostatnich latach nie protestowali górnicy. Ciągle udaje się ich przekupić. Choć myślę, że już teraz niedługo, bo jeszcze koronawirus tam to może też ich doprowadzić do rozpaczy. Ale to są nowi ludzie w świecie protestu. To jest bardzo istotne, bo powiedziałbym, że dotychczasowy protest obracał się jednak w kręgach
tradycyjnego protestu, tradycyjnych ludzi, jednak inteligentów, którzy protestowali. Kiedy to jest zupełnie nowy rodzaj siły i nowy rodzaj powodu. To znaczy te protesty w ciągu ostatnich 5 lat w minimalnym stopniu miały charakter gospodarczy. I to jest o wiele potężniejsza siła niż protesty przeciwko naruszaniu prawa, a choćby najbardziej ordynarnemu. I dlatego z tym bym się znacznie bardziej liczył. Panie profesorze, przepraszam, że wyjdę panu w słowo, ale chciałem o taką rzecz dopytać, bo jeżeli zostało zatrzymane 380 uczestników protestu, no właśnie o takim przekroju społecznym, mikroprzedsiębiorcy, trochę właśnie pracowników zwolnionych, i oni wszyscy dostali, albo dostaną jeszcze zaraz, bo wiem z policji, że wobec wszystkich tych osób poszły wnioski o ukaranie przez sanepid, czyli wręczenie im mandatów, mandatów kar administracyjnych od 5 do 30 tysięcy. No z tego co wiem, te przypadki, które znamy, to były 10-tysięczne kary. Zresztą jak policzyć, w sumie jest to 3 800 000 zł, więc to już są bardzo znaczące sumy w takiej skali nawet pewnej pomocy społecznej dla tych ludzi, którzy się znajdą w bardzo trudnej sytuacji materialnej, jeżeli im komornik zajmie konta. Panie profesorze, ja bym powiedział tak, to znaczy, że z punktu widzenia rządowej biurokracji to oni są zbędni, bo nikt ich nie chce z nimi rozmawiać, nikt ich nie chce przekupić. Co najwyżej się próbuje ich zastraszyć, ale rozumiem, że oni już nawet nie wierzą, że ci ludzie będą elektoratem partii rządzącej, więc wygląda na to, że ten margines już się tutaj bardzo zbliżył do ten pomiędzy właśnie człowiekiem zbędnym, może nawet wykluczonym, a obywatelem, na którego się jeszcze chociaż trochę potrzeby zwraca uwagę. Po części tak, ale też myślę, że gwałtowność reakcji świadczy o nieprzygotowaniu na taki proces i o strachu przed tego rodzaju protestem. I władza tego rodzaju protestu zaczyna się bać bardzo poważnie i oczywiście reakcja była idiotyczna, bo tak ostra reakcja policji tylko zachęca do dalszych protestów, prawda? To banalna obserwacja z przeszłości, prawda? No, moje rozmowy potwierdzają, że ma pan absolutnie rację. Ci ludzie się wcale jeszcze nie przestraszyli, wręcz przeciwnie, są zdeterminowani do nowych protestów. Przepraszam, że się wciąłem, panie profesorze. Tak. Oni się tak nie przestraszą na takiej zasadzie. Nigdy się nikt nie przestrasza w ten sposób. Oczywiście może pojedyncze osoby, prawda, ale z kolei tych, których to zirytowało, będzie coraz więcej, prawda, więc w sumie to przysparza zwolenników takiego protestu i przyszłych uczestników. Ja myślę, że my nadmiernie teraz, jakby to powiedzieć, próbujemy racjonalizować postępowanie władzy. PiS znalazł się w bardzo trudnej sytuacji z wielu względów, które znamy. Jednocześnie dodatkowo dochodzą do tego problemy z pandemią, których w ogóle nie przewiduje i nie jest w stanie przewidzieć, prawda? Świadczą o tym zresztą sposób reagowania rządu. Znaczy rząd nie jest w stanie zareagować na 3 tygodnie naprzód, na miesiąc naprzód, tylko na 4-5 dni naprzód, prawda? Zapowiada zniesienie zakazów i wprowadzenie w takiej mikroskopijnej perspektywie zupełnie. Ma żadnego planu długofalowego, nie ma żadnego planu na jesieni, jak wracać, jak rzeczywiście ożywić gospodarkę i tak dalej. To moim zdaniem jest absolutna tragedia w tej chwili. I dlatego oni się boją, rzeczywiście się boją moim zdaniem takich protestów, ponieważ one się nie mieszczą w ich, że tak powiem, znanych im regułach postępowania. Protesty w obronie Sądu Najwyższego czy czegokolwiek tam, to już znają. Ten brak długofalowego myślenia w trakcie pandemii i z perspektywą, że ta pandemia będzie w jakimś stopniu trwała, a gospodarka będzie się waliła coraz bardziej,
No jest dla takich ludzi, to jest zrozumiałe, całkowicie przerażające, prawda? Kto stracił posadę na 2-3 miesiące, może zawiesić jakoś, może mieć jakieś oszczędności, no jakoś przetrwa, ale to jest górna granica. Wobec tego dołączają ci ludzie, którzy niekoniecznie są ludźmi jeszcze zbędnymi w takim rozumieniu, o jakim mówiłem, to znaczy ludźmi, którzy będą zbędni z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki i tak dalej. Prawda? Tylko takimi ludźmi, którzy w tej chwili stali się zlekceważeni, jeśli tak można powiedzieć. To jest, ja myślę, już kilkaset tysięcy ludzi, jeżeli nie milion. Prawda? Tylko część z nich oczywiście będzie aktywna, ale ci ludzie są pod ścianą, więc to im jest łatwo być i oni są gotowi protestować. I im rząd w tej chwili nie jest w stanie nic zapewnić, ponieważ nie ma żadnego pomysłu. To nie chodzi o pieniądze, tylko że nie ma pieniędzy. Ja nie wiem zresztą, co to znaczy nie ma pieniędzy, w takich sytuacjach się dodurkowuje pieniądze, prawda? Myślę wszystkim, że można zrobić przesunięcia w budżecie, na przykład oczywiście 2 miliardy to jest kropla w morzu, ale można zabrać te 2 miliardy telewizji, które w takim kontekście są, prawda, niezwykle uburzające po prostu. Dług, jaki zrobił Roosevelt, oczywiście to są już nowe czasy, więc nieporównywalne, ale dług, jaki zrobił Roosevelt, żeby zbudować New Deal, był horrendalny. Ale zainwestowano w budowę dróg przede wszystkim wtedy, prawda? Do dziś są w Ameryce szosy, które łączą, znaczy wszystkie stolice Stanów są połączone autostradami, czasami zupełnie pustymi, bo to tam nikt nie jeździ, prawda? Jakieś Wyoming, Minnesota, coś tam. I jeździłem tam, więc widziałem to po prostu. Jest pusto, jedzie samochód raz na pół godziny. Ale to miał sens, tylko dzisiaj już się nie da metodą. Dziś słyszałem, że będzie dawało się na inwestycje w mieszkania. No to jest jeszcze w pewien sposób ratowania, bo rzeczywiście mieszkań w Polsce jest horrendalnie mało. Więc to by miało sens. Ale tu taki plan trzeba zbudować zupełnie inaczej i znacznie nowocześniej, który by umożliwił wyjście, a na to się daje pieniądze, które liczy się, że się potem zwrócą. Nie można dziś liczyć się z pieniędzmi i oszczędzać. Dziś trzeba wszystkim zapewnić pracę, prawda? W okresie, ja myślę, że my mamy kryzys w rodzaju kryzysu 29 roku, prawda? Tak zwanego wielkiego kryzysu. W okresie wielkiego kryzysu 500 000 ludzi, to wspomina Saul Bellow, wielki pisarz, prawda? 500 000 ludzi, bo on był jednym z nich, było zatrudnionych przy szukaniu pracy dla reszty. Administracja zatrudniła 500 000 ludzi do szukania pracy, prawda? Dla pozostałych bezrobotnych. To były gigantyczne wysiłki zrobione. W Polsce pod tym względem jest na razie, to jest kropla w morzu wszystko, co się dzieje i to, co się będzie działo, prawda? Bo ciągle no, mnie aż śmieszy, jak się słyszy, że się mówi, że recesja będzie 3%, jak w Ameryce liczy się, że 20%. To co, my jesteśmy tak znakomitą gospodarką w stosunku do amerykańskiej i tak potężną wewnętrznie, przez to sobie jest śmiechu warte, prawda? Cała pomoc dana polskim przedsiębiorcom, jeżeli porównać mniej więcej liczebność krajów, to liczebność mieszkańców, to jest 1/20 tego, co Niemcy dali swoim przedsiębiorcom. Więc to jest skala tej pomocy, prawda? Panie profesorze, a co w przyszłości? Bo jak rozumiem, tak naprawdę problem ludzi zbędnych to nie jest problem wykreowany tu i teraz przez
przez nieudolne rządy i przez koronawirusa. To jest proces jednak bardziej długotrwały, który się wiąże ze zmianami społecznymi i gospodarczymi. No po prostu całe zawody na przykład się stają niepotrzebne. I myślę, że rząd polski nie znajdzie na to żadnej recepty, o czym zresztą przed chwilą pan mówił, że to, co ich pomysły są albo bardzo krótkotrwałe, albo po prostu niewystarczające, a najczęściej jedno i drugie. Ale co będzie później? No bo powiedzmy, że PiS nie utrzyma władzy dłużej, znacząco dłużej przynajmniej, a przecież każdy następny rząd będzie miał ten sam problem, znaczy rzesze ludzi, którym nikt nie miał nic do zaproponowania. Czy to oznacza, że rosnąca liczba ludzi zbędnych, pewnie w konsekwencji wykluczonych, jak to rokuje dla polskiej struktury społecznej na przyszłość, albo co można zrobić, żeby maksymalnie zapobiec negatywnym skutkom tego procesu? Znaczy, to, po pierwsze, to nie jest tylko polska sytuacja, to jest, no. To jest bardzo ostre, ale to jest sytuacja wszystkich w miarę rozwiniętych krajów. Pandemia jeszcze dodatkowo, że tak powiem, uzbędnia ludzi, przepraszam za słowo nieistniejące, no bo pokazuje, no choćby zdalna praca, pokazuje, jak wiele osób, prawda, mam znajomego, bardzo poważnego biznesmena, który nagle zrozumiał, że właściwie sekretarki mu są prawie niepotrzebne, prawda? Bo pracuje tylko zdalnie i bez sekretarek się odbywa, więc po co, on nie będzie zatrudniał sekretarek w przyszłości, no i tak dalej, prawda? Więc to jest, no, ale tak samo będzie we Francji czy w Niemczech. To jest zjawisko, z którym jeszcze nikt na razie nie pomyślał dostatecznie o tym. To znaczy pomyślał o tym kiedyś Peter Drucker, wielki amerykański ekonomista, noblista i tak dalej, który podzielił ludzi na ludzi wiedzy i ludzi usług. I to jest strasznie brutalne i niesłychanie niesprawiedliwe, ale boję się, że to jest na razie nasza perspektywa. Jeżeli nie wymyślimy zupełnie innego typu struktury społecznej, co nie jest proste i co nie nastąpi w perspektywie 10, nawet 15 lat, wątpię. To znaczy, to jest taka sytuacja, kiedy ludzie mniej zdolni, mniej wykształceni, o zawodach nie nadających się do niczego, będą nalewali benzynę, rozwozili pizzę, czy ewentualnie wylewali beton, prawda, na szosach, czy pracowali przy szosach i tak dalej. Natomiast tych ludzi będzie dużo potrzeba. Jak wiemy, już narzekamy, że wyjechali Ukraińcy, którzy pełnili takie funkcje. Polacy zaczną pełnić te funkcje, po prostu. Będą zbierać truskawki, będą i tak dalej. No, taki będzie dramat. To jest dramat, dlatego że to dzieli społeczeństwo według wykształcenia i do pewnego stopnia według biologii, czyli według inteligencji, prawda? Wiemy, że Pan Bóg nas obdarzył, że tak powiem, różnymi zdolnościami, prawda? Jedni są bardzo zdolni, inni mniej. I na to się nic nie poradzi po prostu. I to będzie miało swoje przełożenie na życie społeczne. Jak sobie z tym poradzić? Nie wiem. Boję się, że to skończy się takim, no, odsunięciem tych ludzi po prostu z życia społecznego, możliwie dalekim. Panie profesorze, a nie boi się pan wzrostu różnych radykalnych nastrojów, jakichś, powiedzmy, skrajnych narodowych albo jakichś skrajności w drugą stronę? No, jakby sytuacja takich ludzi na przykład w Europie Zachodniej wyraźnie pokazuje, że tutaj zagrożenie radykalizmem jest bardzo mocne, bo to z jednej strony ruch żółtych kamizelek we Francji, który jednak się dał we znaki, że tak powiem, co najmniej policji, a z drugiej strony na przykład terroryści, prawda? To są produkty mniej więcej tego samego procesu. Oczywiście, że się boję, z tym, że proszę pamiętać, że to zawsze są fragmenty. Większość z tych ludzi to są ludzie, którzy, że tak powiem, z cichością i pokorą zostaną zdegradowani, tak jak byli polscy chłopi przez setki lat i tak dalej, do funkcji pomocniczych i nie będą nic mówić, prawda? Będą jeść coś tam, pić coś tam i koniec, prawda? I nawet nie będą aktywnymi obywatelami. I innymi słowy, nikt nie będzie zabiegał o ich elektorat, bo oni nie będą głosować.
Natomiast oczywiście przy okazji z tych grup rodzą się niewielkie, ale bardzo istotne w przebiegu politycznych zdarzeń grupki, które marginalne, które mogą czasami zmieniać losy świata, prawda? Terroryści w gruncie rzeczy są mniej niebezpieczni niż wszyscy uważali. Bo jak pan świetnie wie, jak w ogóle wiemy, to tak naprawdę terroryści nic strasznego nie zrobili. No oczywiście 11 września to było okropne, ale porównajmy też, nie przesadzajmy o taką napowiedź, prawda? Panikę wywołują ogromną. Tak, skutki tej paniki są pewnie większe niż tych zamachów. No właśnie, konsekwencje, liczba zabitych i tak dalej, to wszystko jest stosunkowo niewielkie przecież, prawda? Natomiast powodują powstawanie czegoś takiego jak Homeland Security w Ameryce, gdzie zatrudnionych jest 200 tysięcy ludzi, i którzy pilnują każdego telefonu komórkowego, prawda? To, co zmienia w ogóle życie społeczne, prawda? W jakimś sensie. To prawda. No więc to jest ta groźba. I to jest ta groźba, która może pojawić się także w Polsce. My tego jeszcze nie znamy zupełnie. Szczęśliwie ze względów historycznych i przede wszystkim żyjemy w takim miejscu, w którym nie ma tego zagrożenia. Ale ona się pojawi, bo rozpacz powoduje takie konsekwencje, a z rozpaczy wyłonią się nieliczni, którzy będą skłonni rozwalić cokolwiek. Panie profesorze, zaczyna się bardzo ciekawa rozmowa, z którą bardzo chętnie bym podyskutował dłużej, bo to też nie jest bardzo bliski temat. Ale trochę nam się kończy ten czas, a także ja myślę, że chcieliśmy porozmawiać o tych osobach zbędnych, zrozumieć, jakiego rodzaju oni zagrożenie czują, bo przecież to właśnie największy jest problem, że oni stracili pewność swojego funkcjonowania, tak, swoich środków utrzymania. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Bardzo ona jest ważna, bo będziemy jeszcze rozmawiać z różnymi osobami, o których będziemy rozmawiać o pewnych skutkach też tych osób zbędnych właśnie. Ja cały czas się jeszcze bardziej boję tego określenia wykluczenie, bo to jest jeszcze dalej i jeszcze gorzej dla tych ludzi. W każdym razie, panie profesorze, bardzo dziękuję za tą wypowiedź i do usłyszenia i mam nadzieję, jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o różnych konsekwencjach tego procesu. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Kolejnym Państwa gościem i moim siłą rzeczy będzie Paweł Kasprzak, który w tym programie będzie w podwójnej roli, ponieważ z jednej strony będzie uczestniczył w naszej rozmowie, a z drugiej strony cały czas realizuje ten program, odpowiada za jego techniczny przebieg, więc nie zawsze może mu się uda skoncentrować, ale z pewnością ten komentarz, który wygłosi, będzie ciekawy, bo chcieliśmy porozmawiać o takiej inicjatywie, z którą publicznie dzisiaj wystąpił senator Bogdan Klich, który mówił o pewnej solidarności międzypokoleniowej i mówił o tym, że najwyższy czas, żeby dawni działacze Solidarności, ale też oczywiście wszyscy inni ludzie społecznie zaangażowani, żeby, że tak bym, skrzyknęli się, aby świadczyć pomoc dla ludziom, którzy są objęci represjami, którzy dostają wysokie kary administracyjne, nawet do 30 tysięcy złotych. I to oznacza, że często ci ludzie są pozbawieni środków do życia, więc trzeba ich jakoś wesprzeć. Pawle, ponieważ obywatele RP już jakiś czas się tym problemem zajmują, powiedz, co o tym myślisz, jakie widzisz szanse dla takiego projektu? Dzień dobry i dobry wieczór Państwu. Znaczy, to są dwie rzeczy, które nas interesują. Oczywiście każdy, kto doznaje represji ze strony obecnej władzy, te represje są bezprawne, pozakonstytucyjne, naruszają w sposób nieuprawniony podstawowe ludzkie prawo, jakim jest prawo do wyrażania swoich opinii, zwłaszcza w tak dramatycznych okolicznościach i w tak ważnych sprawach. Że ci ludzie zasługują na ochronę. No, mamy do czynienia z bezprzykładnym zupełnie atakiem. Te wszystkie no, już znane i wielokrotnie omawiane historie związane z tymi karami administracyjnymi, od których się nie sposób odwołać w taki sposób, który by wstrzymał natychmiastową dolegliwość tych kar, czyli egzekucję, to jest jakimś absolutnym skandalem, temu się sprzeciwiamy.
od zawsze to robiliśmy, mieliśmy to biuro prawnej pomocy, które nie tylko naszych uczestników i uczestników naszych demonstracji broniło, ale było otwarte dla każdego, więc jest otwarte również dla tych ludzi, którzy dzisiaj protestują i doznają krzywdy. Natomiast ja bym chciał podkreślić jeszcze jedną rzecz, to w kontekście tej rozmowy z Marcinem Królem, tak? tej niezwykle interesującej i fundamentalnie ważnej rozmowy. Myśmy od dawna przestrzegali, to chcę powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek liczy na to, że władza PiS zaplącze się we własne nogi albo zawali się pod własnym ciężarem, jak to określano, jedno i drugie określenie jest celne, to ta prognoza ma szansę się ziścić i być może jesteśmy świadkami takiego procesu. Tyle tylko, że rzadko kiedy z takiego chaosu, który się wiąże z niekontrolowanym upadkiem władzy, wynika cokolwiek dobrego i również tego jesteśmy świadkami. Jeżeli strajk przedsiębiorców w takiej formie, jak go widzieliśmy do tej pory, będzie po prostu eskalował i zobaczymy, no w skrócie mówiąc, zamieszki, które z tego mogą wyniknąć. Chcę wyjaśnić, zamieszki nie dlatego nam grożą, że ci ludzie są skłonni do rozrabiania, tylko dlatego, że policja ich do takiej reakcji zmusza. Jeżeli taki będzie finał tych całych protestów, to będzie gorzej, a nie lepiej. I widzimy dzisiaj na ulicach wśród tych protestujących ludzi takie żywioły, które są zresztą powodem daleko posuniętej rezerwy środowisk obywatelskich czy tradycyjnej opozycji w stosunku do tego, co się na ulicach dzieje. Bo organizator tych protestów, bądź też jeden z organizatorów tych protestów, Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta, nie jest kryształowym politykiem ze znaną wszystkim i czystą kartą. Ja już nie wspomnę o Konfederacji, o antyszczepionkowcach, o tych akcentach, które tam słyszeliśmy w postaci wznoszonych okrzyków i które budzą grozę, bo to są ksenofobiczne, na przykład antysemickie hasła. I chcę powiedzieć, że tego się należało spodziewać. I chcę też powiedzieć, że jest mi w imieniu opozycji wstyd, już to mówiłem parę razy, ale to chcę powtórzyć z całą mocą. Bo gdybyśmy mieli wyłonione w opozycji wyraźne przywództwo, dysponujące wyraźnym programem, z ofertą dla tych ludzi, a tą ofertą jest konstytucja, też to mówiliśmy przy okazji pandemii wielokrotnie, że przepraszam bardzo, żadna tarcza antykryzysowa nie zagwarantuje ludziom takich praw, jakie mają wprost zagwarantowane w konstytucji, bo tam jest mowa o tym, co się dzieje w czasie stanów nadzwyczajnych i jeżeli państwo podejmuje niesprawiedliwe, niesłuszne, błędne decyzje, które kosztują obywateli cokolwiek, to obywatelom przysługują pełne roszczenia odszkodowawcze. Tego im dzisiaj rząd PiS nie gwarantuje i ci protestujący ludzie nie wiedzą o tym, że mogliby mieć takie gwarancje. I to jest nasze zaniechanie, to jest nasza wina, nasza ruchów demokratycznych. Nie sformułowaliśmy tej oferty. Mówię to z całą świadomością w kontekście wyborów prezydenckich. Powinniśmy mieć wspólnego kandydata. Ten wspólny kandydat powinien iść do tych wyborów z programem naprawy państwa, czy dokładniej mówiąc budowy takiej demokracji, która miałaby silniejszy fundament niż go miała w 2015 roku, kiedy z powodu słabości demokracji PiS był w stanie wygrać wybory populistycznymi hasłami. Do tej pory tego nie zrobiliśmy. Więc się dzisiaj nie dziwmy, jeśli prym na ulicy wjedzie Paweł Tanajno, Grzegorz Braun, Robert Bąkiewicz i różni inni faceci, których pierwszy raz w ogóle na oczy widzimy i którzy po prostu brzmią groźnie. To jest nasze zaniechanie i to jest pewnie ostatni dzwonek, żeby te rzeczy naprawić. I ja uważam, że to jest sytuacja dramatyczna. Marcin Król też o tym mówił, tak? Że ci ludzie zbędni, jeżeli nie dostaną żadnej oferty całkiem po prostu, to skorzystają z tej najprostszej oferty skrajnego populizmu. I historia, no, wiele razy to mówiliśmy i nikt tego nie słucha. Kurczę, no to skoro nas nie słuchają ludzie, to może niech zajrzą do podręczników historii. Historia nie zna ani jednego wyjątku, w którym finał takiej ludowej rabacji, że tak się wyrażę, byłby inny niż tylko jakaś nowa tyrania, nowa dyktatura, głębszy totalitaryzm i tak dalej. Rzeczywiście od tego, co słychać na ulicy w Warszawie w czasie tych demonstracji niejednokrotnie wieje grozą. Ale nie należy zapominać o tym, że tam przyjechali ludzie, którzy są w dramatycznej i rozpaczliwej potrzebie i którzy z jednej strony spotykają represje ze strony policji, a z drugiej strony oni zostają sam na sam, no właśnie z Grzegorzem Braunem czy Robertem Bąkiewiczem. Więc ja zrobię po prostu wszystko,
w ramach działalności w ruchu Obywatele RP, żeby doprowadzić do porozumienia wszystkich zainteresowanych sił, czyli ruchów obywatelskich takich jak KOD, Ogólnopolski Strajk Kobiet i tak dalej, będę szukał porozumienia z partiami politycznymi wszystkimi, choć naprawdę entuzjazm mój do nich maleje, żeby wystąpić z tego typu ofertą. I oferta Komitetu Pomocy Społecznej jest ważna, ale zdecydowanie niewystarczająca. Znaczy, tym ludziom należy się wsparcie, to jest elementarna rzecz, podstawa. Bardzo mnie cieszy oświadczenie pana senatora Bogdana Klicha, bo być może powiedziawszy A, będzie można powiedzieć B. Bez tego będzie w Polsce naprawdę bardzo źle. Przepraszam, że się za tego komputera z słuchawkami na uszach i za kamery wtrącam do tej rozmowy, ale uważam to za fundamentalnie ważne. Znaczy, to jest naprawdę ostatni moment, żebyśmy się opamiętali i już spada. Dziękuję bardzo. Powiedziałbym, Pawle, że więcej powiedziałeś o potrzebie zmian ustrojowych, bo to chyba tak naprawdę by trzeba zmienić system i polityczny, i gospodarczy Polski, żeby zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy właśnie stają się zbędnymi albo nawet w dalszej konsekwencji wykluczonymi. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że same tylko protesty sobotnie z zeszłego tygodnia przyniosły 380 ponad wniosków do sanepidu o ukaranie, ponieważ średnia kara wynosi około 10 tysięcy, to ludzie, którzy będą poddani prawdopodobnie bardzo szybkiej egzekucji, stracą 3 800 000 zł. No to jest pomoc to jest naprawdę, powiedziałbym, realna pomoc, w cudzysłowie daleko idącym ze strony państwa dla tychże ludzi, którzy właśnie tracą źródła utrzymania. Ale teraz przejdźmy do pana Michała Dadleza, który, jak łatwo zobaczyć po kolorze swetra, jest szarym obywatelem. Ale szarym obywatelem jest bardzo aktywnym, jak na szarego obywatela, ponieważ jest jednym z liderów tego projektu, który działa w ramach Obywateli RP, to znaczy Oby Pomocy, która pomaga osobom represjonowanym właśnie z powodu protestów w obronie konstytucji, w obronie wolnych sądów, w obronie wolności demokratycznych. Z czego ja dobrze pamiętam, statystyki Oby Pomocy mówią, że w ciągu kilku lat ona objęła swoją pomocą ponad 600 osób. Nie jestem pewien, czy dobrze tą liczbę pamiętam, więc proszę o to. Już jest trochę więcej. No właśnie, zaraz pan Michał Dadles o tym powie. I też, panie Michale, niech pan powie, co pan myśli właśnie o takim projekcie, który by spowodował możliwość jednak podzielenia się tym kosztem społecznym, jakim są te grzywny. Znaczy, w jaki sposób może to wyglądać i może być zorganizowany taki fundusz, który rzeczywiście wspierałby ludzi w bardzo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej protestami antyrządowymi. Znaczy ten projekt, że tak powiem, wisi jak miecz Damoklesa nad nami od samego początku protestu. Tylko dotąd nie byliśmy zmuszeni szukać pieniędzy tak naprawdę dla pomocy. Dotąd pomoc mogła się ograniczyć do szukania pomocy prawnej. I uważam, że to dobrze zapracowało. Dlatego, że władza od początku chce stłumić wolę protestu. To widać po rozkazach dla policji, które próbują zastraszyć obywateli, no zresztą z niezłym skutkiem, legitymując ich przybyt pod byle pozorem, wysyłając wnioski o ukaranie do sądów. Te wnioski w przeważającej większości upadają przed sądem. Wersja policji się nie utrzymuje. Sądy na szczęście utrzymały niezawisłość i nie potrafią się dopatrzeć żadnego przekroczenia naszych uprawnień konstytucyjnych i uniewinniają, umarzają. W związku z tym to narzędzie zostało władzy skutecznie wytrącone. No, głównie przez upór obywateli, przez to, że nie płacą mandatów, odwołują się do sądu, stają przed sądem, chodzą na rozprawy. Głównie dlatego, że w pomoc prawną zaangażowała się fantastyczna grupa adwokatów, którzy pracują w przeważającej większości pro bono, pracują w całej Polsce, pracują w Hajnówce, pracują w Katowicach, pracują w Bydgoszczy.
Dzięki temu no, władza nie potrafiła tej iskry oporu stłumić. A iskra oporu, ten widoczny znak w przestrzeni publicznej jest niesłychanie istotny, dlatego że gdy go zabraknie, to wtedy ta narracja, którą PiS usiłuje wymusić na społeczeństwie, staje się jedyną narracją. Po prostu nie ma innej, bo nie ma tych głosów mówiących nie, nie ma tych głosów mówiących kłamiecie. Dlatego, chociaż one bardziej przypominają ten myśl PiS, to jednak są i są widoczne. Jeżeli dopuścimy do tego, żeby ich nie było w ogóle, no to wtedy propaganda zaleje całe społeczeństwo i zagości tutaj na dłużej. Dlatego ja uważam, że wzmacnianie tego oporu jest niesłychanie istotne. I dlatego uważam, że programy typu pomocy wzajemnej właśnie służą wzmacnianiu oporu i powodują, że on tak łatwo nie zaniknie. No przez 5 lat nie udało się tego władzy zrobić, już usiłowała różnymi sposobami. Aż tu nagle pojawił się wirus, który chyba się no musieli jakoś dogadać z PiS-em, bo nagle wirus dał im narzędzie do ręki, pretekst do tego, żeby kary zaczęły być dotkliwe, bo one dotąd nie były dotkliwe. No nawet jeżeli kogoś zniesiono z jezdni, zawleczono na komendę, to to raczej był kabaret niż dotkliwa kara. A teraz no, podważenie bytu, tak, przez konieczność zapłacenia 10 tysięcy złotych, a niektórzy oczywiście narazili się w ostatnich dniach na wielokrotne legitymowanie i czekają na wielokrotne decyzje sanepidu, razy 2 tysięcy, to będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych, to zbankrutuje niejednego, zbankrutowałoby niejednego obywatela. W związku z tym władza dostała szybkie, łatwe narzędzie do dotkliwego karania za krytykę władzy. Tak jak było za komuny. No, tym bardziej jest to, powiedziałbym, perfidne, że de facto te kary nie podlegają kontroli sądu. Tak jak mandaty do tej pory z artykułu 54 Kodeksu Wykroczeń, to były takie mandaty, tam średnia to była powiedzmy 500 zł, to ludzie się odwoływali do sądu i te mandaty były przez sądy unieważniane, no upraszczając. Natomiast w tym wypadku można się odwołać tylko do przełożonego w sanepidzie, a dopiero po jego odmowie można skierować sprawę do sądu administracyjnego i paradoksalnie przy natychmiastowej egzekucji, jaka jest możliwa, ludzie tracą pieniądze, a nawet jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzi, że te kary były nienależne, to się zdarzy za 2-3 lata, bo takie są mniej więcej okresy procedowania sądu administracyjnego, które są, zdaje się, po prostu przeciążone. I ta dotkliwość tej kary będzie dużo wyższa. No ja policzyłem, że jeżeli średnia wysokość kary jest 10 tysięcy złotych, a samych tylko protestów sobotnich trafiło do sądów, przepraszam, do sanepidu ponad 300 wniosków o ukaranie, no to jest 3 800 000 złotych. No to myślę, że żadna z organizacji społecznych, żadna z organizacji tak zwanej opozycji ulicznej, czyli właśnie tej, które w największym stopniu skupiają ludzi protestujących na ulicach, no takich środków nie ma i to nawet małej części ich często nie ma, tylko zupełnie najwyżej kilka procent. Jak widzisz szansę, że tak powiem, jak powinien działać taki fundusz twoim zdaniem, żeby on był rzeczywiście wiarygodny i dla osób, które będą dawać pieniądze z prywatnej kieszeni, bo przecież tylko na takie zrzutki możemy liczyć obywatelskie, a z drugiej strony jak on powinien wyglądać, żeby być wiarygodny dla osób, które są poddane represjom, są nowymi ludźmi w tym środowisku opozycyjnym, nie wiedzą, do kogo mogą mieć zaufanie, do kogo mają nie mogą mieć zaufania. Jak ich przekonać, żeby jednak chociaż część pomocy przyjęli? A przecież mówimy nie tylko o pomocy finansowej w sytuacji, kiedy ludzie nie będą mieli z czego żyć. Czasami trzeba im po prostu objaśnić świat na nowo. To wymaga pomocy psychologicznej na przykład także, tak? Albo jakiejś takiej minimalnej porady życiowej, jak się odnaleźć w takiej nowej sytuacji. Zadałeś zbyt wiele pytań, żebym mógł tak. No, pierwsze pytanie brzmiało, jak ja widzę możliwość udzielenia jakiejkolwiek pomocy w sytuacji, kiedy te sumy są tak wielkie. Tak?
No więc pierwsze założenie jest takie, że będziemy pomagać na tyle, na ile będziemy mogli. Tak? Nawet część, nawet jakaś zapomoga pokrywająca część tej kary, to ja uważam, że już jakaś pomoc będzie. Ale przede wszystkim to będzie znak tego, że jesteśmy razem i że nie zostawiamy ludzi samym sobie. Ja tutaj koniecznie muszę wspomnieć o grupie naszych wspaniałych polskich babć, które godzinami wystają pod gmachami publicznymi i one się naraziły, mając tylko emeryturę bardzo niewielką, one się naraziły na te legitymowania w ostatnich dniach, bo one uporczywie działalność prowadzą, nic ich nie zniechęca. Nie możemy pozwolić, żeby one zostały same z tym problemem. W związku z tym liczymy na to, że znajdzie się wystarczająco dużo środków, żeby ta pomoc była znacząca. Będziemy się starali pomagać tym, którzy no, zachowują jakiś reżim, po pierwsze pokojowości, protestu. To będziemy mieli oczywiście momenty desperacji ludzkiej, kiedy oni są w stanie no, posunąć się do jakichś bardziej dramatycznych działań. No, będziemy musieli rozważać tę sytuację z osobna. Niemniej zależy nam na wspieraniu osób, które pokojowo będą walczyć o przywrócenie demokracji w Polsce. Drugie pytanie to było, jak wzbudzić zaufanie do tego projektu. No ja myślę, że tylko poddanie się zewnętrznej kontroli, tak? Jeżeli obywatele stworzą taki fundusz, a jesteśmy blisko, taki fundusz, robocza nazwa jest Fundusz Solidarności Obywatelskiej, to zaproponował właśnie dzisiaj pan senator Klich. I mnie się ta nazwa bardzo podoba. Solidarność Obywatelska, ta nazwa skupia wiele elementów tego projektu w sobie. Właśnie obywatelskość i to, że musimy w tym, to przez to przejść razem, nie zapominać o... My nie możemy generować ludzi zbędnych tak, w naszym środowisku, bo każdy wysiłek jest potrzebny. I myślę, że to znaczy zamysł jest taki, żeby powołać Radę Społeczną, i powiedziałeś, do kogo ludzie w Polsce mają zaufanie dzisiaj. No, myślę, że jednak autorytety życia społecznego jeszcze istnieją, choć niektórzy w to wątpią. I myślę, że uda się zgromadzić no, taką liczbę osób o niepodważalnym autorytecie, że ich placet, ich potwierdzenie, że ten projekt działa właściwie, będzie wystarczające do tego, żeby ludzie no, swoje pieniądze podzielili się swoimi pieniędzmi z tymi, którzy się znajdą w bardzo trudnej sytuacji życiowej przez to, że to oni odwalają tę brudną robotę chodzenia po ulicach z pikietami. I trochę robią za nich, tak? Za tych, którzy siedzą w wygodnych gabinetach i jedzą popcorn i patrzą, co się będzie dalej działo. No więc może by jednak się swoim dobrem podzielili. Zamysł jest też taki, że będziemy próbować wszelkich możliwych ścieżek odwoławczych. I tak jak mówię, no, wyroki sądów w wyższej instancji mogą spowodować, że te kary albo zostaną anulowane, albo zostaną zwrócone. Jest taka nadzieja, jeżeli będą zwrócone i problem ustanie, to planujemy zwracać środki według kolejności wpłat. To znaczy ci, którzy wpłacili szybko, no, mogą mieć jakąś nadzieję, że te środki do nich wrócą. Więc namawiam wszystkich, żeby wpłacali szybko, bo wtedy będą pierwsi w kolejce. Michale, a powiedz, bo obywatele, no może nie oby pomóc, ale obywatele RP, ci, którzy byli poddawani różnym represjom, nie tylko walczyli z tym, żeby cofnięto im te nieuzasadnione, nielegalne często kary, ale również czasami zdarzało się, że skarżyli tych, którzy te kary na podstawie
no, niewłaściwych przesłanek, tak, nielegalnych przesłanek nakładali. Zdarzały się zawiadomienia o przestępstwie artykuł 231, czyli przekroczenia uprawnień, były też pozwy cywilne z tytułu nieuzasadnionej inwigilacji. A powiedz, czy na przykład w oby pomocy, w środowisku obywateli RP, którzy się zajmują tym, nie powstał taki pomysł, żeby jednak zwrócić uwagę urzędnikom sanepidu, że te kary nie mają podstaw legalnych, że są wydawane na podstawie rozporządzenia rządowego, które jest de facto sprzeczne z konstytucją, bo w konstytucji mówi, że prawa i wolności obywatelskie mogą być ograniczone tylko ustawą, a nie rozporządzeniem. I ten problem podnosi na zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i na przykład sąd w momencie, kiedy decydował o legalności bądź nielegalności tych protestów w sobotę, tak, gdzie sąd nie zajął może bardzo wyraźnego, ostatecznego stanowiska, ale w uzasadnieniu zwrócił uwagę, że no nie ma powodu uważać manifestacji za nielegalne i tylko dlatego, że nie została wpisana do rejestru prowadzonego przez Urząd Miasta. Z drugiej strony też zwrócił uwagę na tą przesłankę, że, no, że jednak nie można tak bardzo ograniczać praw obywatelskich decyzjami urzędników. I czy tutaj nie ma jakiegoś pomysłu? No może warto by ostrzec tych urzędników sanepidu, że no może się okazać, że oni bardzo skrzywdzą szereg ludzi, a przecież te decyzje są bardzo krzywdzące, to że być może poniosą w konsekwencji jakieś, w przyszłości jakieś konsekwencje. Oczywiście, że warto. No to się dzieje w ciągu ostatnich kilku dni, tak? Bo zagrożenie istnieje od wielu tygodni, ale materializacja tego zagrożenia stała się niedawno, dopiero niedawno zaczęły dochodzić. Te decyzje, tak, to prawda. Decyzje, w związku z tym czasu na reakcję mieliśmy mało. Dotąd cieszyliśmy się z tego złudzenia, że sanepid ignoruje te wezwania. No, chyba że ktoś łamie kwarantannę, no to wtedy taka kara jest uzasadniona. Natomiast w momencie, kiedy ktoś ma serce, wychodzi na ulicę z transparentem, i nim trochę pomacha, to nie zwiększa to, nie rozpyla to wirusa bardziej, nie zwiększa zagrożenia epidemicznego. W związku z tym ściganie dwóch kobiet, które wzięły udział w pikiecie i wyciąganie ich z kościoła i potem skierowanie wniosku do sanepidu jest jakimś nonsensem. Skandalem, tak. Trudno tutaj znaleźć odpowiednie słowo do tego. Oczywiście, że prawnicy wzięli się do roboty, bo to jest głęboko prawna materia i to nie szarzy obywatele się będą zajmować, my słuchamy prawników. I takie teksty powstają, myślę, że trudno o bardziej miarodajne zdanie niż obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Przecież ich praca jest niezwykle solidna i myślę, że dotrze z czasem, no być może nie do tych szeregowych urzędników, którzy te decyzje wydają, bo to jest zadziwiające, że szeregowy urzędnik na podstawie notatki policyjnej wydaje decyzję, która może zniszczyć życie obywatela i nie ma tutaj w zasadzie odwołania. No to doprowadziliśmy ten kraj do takiego stanu. Także myślę, że zdanie prawników i wykazanie bezpodstawności tego procederu będzie miał jakiś wpływ na decyzje wyższych instancji i tym bardziej właśnie należy te procedury odwoławcze wdrażać. I będziemy tego się domagać i będziemy pomagać w prowadzeniu tych procedur odwoławczych. Znaczy to będzie skojarzone działanie. Jeżeli uda nam się pomoc finansową dać, to ten ktoś musi kooperować w procedurze odwoławczej po to, żeby być może odzyskać te pieniądze. No tak, no chciałem... To odpowiedziałem na wszystkie twoje pytania. Na to pytanie ostatnie rzeczywiście nie odpowiedziałeś do końca, ale też masz rację, no jeżeli ten proces trwa od kilku dni tak naprawdę z takim nasileniu, to rzeczywiście pomysły na to, żeby jednak pokazać nielegalność tego procederu, jeszcze nie muszą być gotowe. Natomiast ja jako ciekawostkę powiem, że szacuje się, bo to są takie spekulacje z mediów, które cząstkowo zbierają te informacje, że sanepid odmawia w bardzo wielu przypadkach
podania, orzekania tej kary administracyjnej, wyznaczania tej kary administracyjnej i właściwie jakby popatrzeć na to, w jakich przypadkach odmawia, w jakich nie odmawia, to widzimy wyraźnie, że nie odmawia w sytuacji, gdy jest ewidentna represja. Znaczy w momencie, kiedy to jest, nie wiem, rodzina, która wyszła na spacer i nie miała żadnych transparentów, ani żadnych, że tak powiem, opozycyjnych czy politycznych, nic nie deklarowała, to im się odpuszcza. Natomiast osobom, które protestują na ulicach miast, się nie odpuszcza, więc to tym bardziej wskazuje na to, że to jest świadoma represja skierowana przeciwko ograniczonej grupie ludzi. No, odpuszcza się wiele różnych zgromadzeń, tak jak świętowanie w kościele rocznicy związanej z Janem Pawłem II, czy też kibicowanie lądowaniu dużego samolotu na lotnisku w Okęcie, to zostało sfilmowane. Policja ochraniała te zgromadzenia. Już nie mówiąc o smoleńskich rocznicach, które też były nielegalnym zgromadzeniem, a policjanci zapytani o wysokość mandatu wręczonego 10 kwietnia Jarosławowi Kaczyńskiemu, no jakoś nie potrafili potwierdzić, że taki mandat był wręczony, chociaż podstawy były dokładnie takie same. No nie tylko w Wadowicach było duże zgromadzenie, ale ja też na przykład śledzę kampanię wyborczą pana prezydenta Dudy, który jeździ, odwiedza zakłady pracy, obiecuje pomoc właśnie dla przedsiębiorców, którzy są pokorni, a jednocześnie dzieje się to w zgromadzeniu, gdzie nikt nie trzyma żadnej odległości 2 metrów i nikt na to nie reaguje, więc rzeczywiście... To wybiorcze, w związku tak, z tym, że władza używa tego jako narzędzia do pacyfikacji osób krytykujących władzę. Od dawna chciała to robić, no przecież już w 2016 roku wystąpienia uliczne spotykały się z legitymowaniem, które było bezpodstawne, bo policjanci nie potrafili żadnej podstawy prawnej tych działań podać. I to wszystko było jakieś spod dużego palca paragrafy wyciągane. Więc władza, no, dla władzy ta krytyka jest bolesna i oni usilnie próbują stłumić. No, teraz dostali dobre narzędzie, więc my musimy odpowiedzieć. Znaczy musimy coś zrobić, pomimo tego, że to jest trudne, ale spróbować musimy. Ja bym chciał zwrócić do takiej deklaracji Pawła przed chwilą, kiedy on komentował celowość, sensowność i potrzebę powołania takiego funduszu. On zwrócił uwagę, że on jednak nie może być całkiem bezwarunkowy. No, zwrócił uwagę na to, że na pewno jednak działania związane z przemocą no, nie mogą być systemowo objęte tym, no bo nie możemy zachęcać i tolerować do stosowania przemocy na ulicach. Właśnie na policję nie mamy żadnego wpływu, ale przynajmniej na ludzi możemy im próbować wytłumaczyć, że to nie jest dobra droga. Też ja myślę, że warto by zwrócić uwagę na te hasła ksenofobiczne, nacjonalistyczne. Wydaje mi się, że gdyby się dało postawić takie warunki, że jednak powstrzymujcie się, jeżeli mamy wam pomóc, to wy się powstrzymajcie od populistycznych i ksenofobicznych haseł. Jak myślisz, czy to w ogóle miałoby sens, takie postawienie takich warunków? Czy... Nasze doświadczenia z działaniach w projekcie pomoc są takie, że my ściśle ten warunek stosujemy. Znaczy, mieliśmy takie zapytania ze strony uczestników marszu nacjonalistycznego, który został ktoś źle potraktowany przez policję. No i to niestety się nie kwalifikuje do pomocy, dlatego że my wspieramy działania po pierwsze pokojowe, a po drugie takie, które są zgodne z kanonami państwa demokratycznego, którym chcemy być. No i będziemy próbować te kryteria stosować nadal. A powiedz, a jak sobie na przykład wyobrazisz reakcję w takim przypadku, kiedy, nie wiem, młody mężczyzna, który jest wyciągany z protestu, widzieliśmy takich przypadków kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt w trakcie manifestacji w sobotę, że taki mężczyzna jednak zdenerwowany tą sytuacją, sprowokowany agresją policjantów, no, że on jednak użyje siły, żeby się temu przeciwstawić. Czy uważasz, że taki człowiek jest wart pomocy, czy jednak za wszelką cenę
musi powstrzymywać nerwy i z pokorą przyjmować drastyczne, brutalne, chamskie, bolesne zachowanie policjantów? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Będziemy musieli rozważać niestety konkretne sytuacje. Mieliśmy przecież w naszych szeregach taką sytuację, kiedy zaatakowany przez policjanta demonstrant no po prostu się odwinął, tak? No właśnie trochę o tym też myślę, tak. I no to są szczególne sytuacje, ludziom puszczają nerwy. No to wszystko zależy od konkretnego przypadku i trudno to generalizować. No, no, 99% to są przypadki ewidentne. Czyli bardziej byś analizował to pod kątem celu demonstracji niż ostatecznie zachowania człowieka, prawda? Bo rozumiem, że jeżeli apelujemy o zachowanie bez przemocy, ale jednak ta przemoc de facto zostanie wymuszona jako, nie wiem, obrona konieczna, to ci ludzie nie są bez szans wtedy, tak? Znaczy nie chcę tu zachęcać do stosowania przemocy, ale rozumiemy, że ludzie mają różną kondycję. Ściśle reguł bym nie kreślił teraz. Ja bym raczej powiedział, że stosujemy takie kryteria i analizował przypadki. No tak, no nie, no jakby to, że bez przemocy, bez nacjonalistycznych i populistycznych haseł, no prawda, żeby jednak się powstrzymać od antydemokratycznych zachowań po prostu. No. Tak, zdecydowanie tak. Bardzo ci dziękuję, Michale. To myślę, że to się powiedzie, przynajmniej w jakiejś części, bo rzeczywiście wyzwanie jest ogromne. Oby się powiedzie. No właśnie. Oby w jak największym. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważna ta właśnie solidarność. No, bo to nie było potrzebne. No tak, ale niestety już widać, że... To stało być potrzebne. Tak, no, oby jak najszybciej... Incydent tylko. Oby, tak. Oby. W tych praktykach władzy. Zobaczymy, jak daleko władza jest w stanie się posunąć w odbieraniu ludziom środków do życia. No mam nadzieję, że dojdzie do wniosku, że to więcej ludzi antagonizuje w stosunku do władzy niż jej sprzyja, ale trudno za szaleńcami nadążyć. Ja mam takie wrażenie, że powodzenie tego projektu zależy od tego, żeby się jednak różne ruchy opozycyjne w tej sprawie porozumiały, prawda? Nie wiem, myślę, że... No ja liczę opozycji na rozmowy, żeby właśnie projekt przybrał wspólny kształt, bo wiem, że inne organizacje też myślą o tym, tak? Nie myśleć, no właśnie, myślą. Właśnie. Ale myślę też, że... Ludzie z opozycji ulicznej nie przepadają za politykami, ale wydaje mi się, że obecność polityków w tym projekcie też jest ważna, bo oni poszerzają możliwości dotarcia do innych osób, prawda? I być może dzięki temu te środki będą większe, bo jednak, nie wiem, partyjne elektoraty są, albo przynajmniej bywają liczniejsze niż uczestnicy protestów, więc to też może być cenne. No to jest znowu przewidywanie przyszłości. Tak, spekulowanie. Mój zawód nie zniechęca do przewidywania przyszłości z tego powodu, że czynników, które wpływają na sytuację, jest bardzo dużo i nie mamy dobrych danych i nie jesteśmy w stanie przewidywać przyszłości. Przychodzą czynniki zupełnie niespodziewane, tak jak wirus, które wywracają sytuację i wszystkie przewidywania do góry nogami. W związku z tym nie zmuszaj mnie do przewidywania przyszłości. Nie, no tak trochę zastanawiam się nad taką jednak społeczną, polityczną konfiguracją, która musi się zdarzyć tu i teraz, ale oczywiście zgadzam się z tobą, że tu jest bardzo dużo rzeczy, które są po prostu nieprzewidywalne. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Nam zależy na tym, żeby nam ludzie zaufali. W związku z tym chcemy się odwołać do autorytetów, które mogą ludzi przyciągnąć, a nie odepchnąć. No i musimy myśleć o tym, żeby liczyć na pomoc tych, którzy mogą spowodować, że ludzie nam zaufają, że pieniądze zostaną spożytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Oby. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. To bardzo ciekawe, co mówiłeś. Dziękuję, dobrej nocy wszystkim. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc, cześć. Dziękuję państwu bardzo za uwagę, ale też chciałbym zwrócić uwagę na parę chyba bardzo ważnych aspektów, o których tutaj była mowa. Może stosunkowo mało rozmawialiśmy o legalności tych kar wymierzanych obywatelom przez sanepidy czy przez administrację, a także mandatów przez policję. Bardzo mi się podobał apel
pana Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, który jasno zadeklarował, że uważa, że kandydaci na prezydentów Polski powinni się wypowiedzieć w tej sprawie, co oni myślą o tych karach, jak oni planują rozwiązać ten problem w sytuacji, kiedy zostaną wybrani, albo nawet jeżeli nie zostaną wybrani, ale przecież będą mieli nadal bardzo silną pozycję polityczną. Ja myślę, że ja bym też spróbował wystąpić, nie tylko ja, bo to już iluś obywateli i prawników występowało, do prezydentów miast czy do burmistrzów, żeby nie chowali głowy w piasek, tylko w momencie, kiedy dostają zawiadomienie o planowanej demonstracji, to żeby zamiast wprost powoływać się na wątpliwą legalność przepisów, rozporządzeń rządowych, że demonstracje nie mogą się odbyć, to jednak przyjęli do wiadomości analizę wszystkich poważnych konstytucjonalistów, którzy mówią, że te przepisy nie powinny mieć mocy prawnej, w związku z czym zakazywanie demonstracji jest chyba pójściem na rękę władzy, pójściem na rękę policji, której stwarza się, że tak powiem, dowolność działania, a tymczasem oni powinni jasno deklarować, że te manifestacje jednak zgodnie z polskim prawem są legalne. Nie wiem, być może powinni dokumentować te przypadki tak, żeby obywatele mieli też niezależne źródło informacji w razie czego w trakcie postępowania sądowego, żeby to nie były tylko raporty policyjne, ale również jakieś udokumentowane instytucjonalnie materiały. Wydaje mi się, że tutaj po stronie samorządów jest też ogromna rola do odegrania, no bo właśnie na samorządach ciąży ocena legalności bądź nielegalności zgromadzenia i mi się wydaje, że tutaj ten automatyzm jest za daleko posunięty. No jeszcze raz, no chciałem zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli o ewentualne zastanowienie się i oczywiście partycypowanie w takim funduszu, który będzie pomagał ofiarom represji. Myślę, że będziemy jeszcze o tym rozmawiać, dlatego że obywatele RP dosyć zdecydowanie postanowili, że ten pomysł będzie realny wyłącznie wtedy, kiedy to będą wspólnie te ruchy społeczne, ruchy opozycyjne, opozycji pozaparlamentarnej, zresztą mówił jeszcze o tym Michał Dabdes, że to będzie miało sens. Myślę, że też będziemy mieli okazję porozmawiać z senatorem Bogdanem Klichem, który generalnie był gotowy do rozmowy, ale ponieważ prace w Senacie się bardzo przeciągnęły, no nie miał szans się tutaj z nami skontaktować. Natomiast jednak jak to jest pierwsza osoba, która rzuciła ten pomysł publicznie, to z całą pewnością z nim warto porozmawiać, jak on sobie to wyobraża, ale także jaką wartość dodaną wniosą do tego politycy z parlamentarnej opozycji, która do tej pory, no oprócz paru osób jednak nie ma co mówić, no nie spełniała oczekiwań, ponieważ nadal wikłała się w różne prace parlamentarne z Prawem i Sprawiedliwością, które odciągały ich uwagę od obrony demokracji i nie widzieliśmy ich pomocy w takim zakresie dla obywateli, w jakim byśmy oczekiwali, ale może ci politycy w końcu, przynajmniej ci, którzy tą sympatię nadal mają, bo się jednak angażowali, bo pojedyncze osoby się angażowały, będą jakby autorytetem dla ludzi, żeby rzeczywiście wspierać fundusz i żeby wierzyć, że ten fundusz nie zostanie zmarnotrawiony, tylko zostanie przeznaczony na pomoc potrzebującym. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dobranoc.